Cześć kochani, witam Was ponownie w moim odcinku, nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie mowa o nowościach. Jest to taka pierwsza część, dlatego że nie wszystko jeszcze przyszło, co bym chciała, ale dzisiejszy odcinek będzie trochę perfumeryjny, a trochę też będzie recenzją nowego kremu, który ukazał się u Estee Lauder. Słuchajcie, jest to taki krem, który ja uważam, że powinna mieć każda z nas. No i będzie to taką recenzją, także zapraszam Was serdecznie na taki łączony odcinek. Zostańcie ze mną. Jak mówiłam w zapowiedzi, dzisiaj jest o nowościach. W końcu też zagościło o nowościach. No i będzie też o takim magicznym kremie. Słuchajcie, jeśli szukacie dobrego kremu na zmarszczki, ale też głównie jeżeli macie zapuchnięte oczy, macie dużo takich dark circles, czyli takich właśnie nieciekawych obszarów o różnych kolorach, bo nie śpicie, bo jesteście bardzo zestresowane, bo dużo pracujecie, także koniecznie obejrzycie też recenzję. No ale najpierw tutaj, słuchajcie, chciałam się przyjrzeć jednemu zapachowi. Planuję jeszcze kilka zakupów i będzie też więcej nowości, ale z takiej gardeniowej, czyli takiej ogrodowej serii Zary. Między innymi jest The Future Rose, tam Clear Honeysuckle, Orange Flower Bloom. Jestem ciekawa, nie było w mojej Zarze. No i ja kupiłam Exotic Mimosa. Słuchajcie, zapach, który kupiłam trochę niefortunnie, znaczy ja go chciałam kupić, ale to był bardzo spontaniczny. Słuchajcie, miałyście ostatnio taki spontaniczny zakup, bo ja miałam, zwłaszcza jak się wchodzi do Zary, to chyba tak jest. Ale słuchajcie, taki spontaniczny, bo ja jeszcze po COVID-ie jakoś nie doszłam do siebie w sensie olfaktorycznym, czyli czucia tych wszystkich tych zapachów i czuję je bardzo delikatnie albo też trochę inaczej. Mam nadzieję, że no wkrótce poczuję na tyle ten nos się dobrze, że nie będzie taki zapchany. Słuchajcie, głównymi nutami to jest właśnie, sobie czytam, mimoza, takie pudrowe nuty, oczywiście jest miód i zielone nuty, a tutaj ja tak spontanicznie kupiłam, właściwie kupowałam coś innego. I mówię, ja dawno nic nie kupiłam z Zary i powiem Wam, że on mi tak przypomina coś pięknie pudrowego, takiego irysowego, coś jakby była to Lolita Lempicka, ale też troszeczkę Story Birch, moim ulubionym zapachem, który gdzieś tu mam na podorędziu. Jest przepiękna też mimoza, ale ta mimoza jest bardzo taka niewinna, bym powiedziała, gdzieś tam schowana, taka gdzieś tam delikatnie się nam pojawiająca, niekoniecznie bardzo taka podkręcona, natomiast te nuty takie miodowe, ja już czuję, gdzieś tu podchodzą i one są trochę tak, nie wiem, teraz mam takie wrażenie, że to jest troszeczkę taki chłodny miód i czuję gdzieś tam miętę, ta mięta gdzieś tu to prowokuje ten honey, właśnie ten miód. Gdzieś tam jest ukryto, ale no nigdzie nie wyczytałam, no także tam jest ta mięta, a ja ją wyraźnie gdzieś czuję. Później dochodzi właśnie ta mimoza, ona jest taka zakręcona z tym miodowym tutaj, no ale wyraźnie jak patrzycie nawet z korka, to wychodzi taka pudrowa, taki pudrowy płaszcz, który ja bardzo lubię. Myślę, że będzie fajny to zapach z tą wibrującą właśnie tym miodem gdzieś tam na zbliżające się baby lato, czyli taka fajna, fajna propozycja. No ale ja Wam powiem, że mam ochotę właśnie na inne te zapachy, o których tu Wam wspomniałam i które są jakby częścią tej kolekcji. No i jest taki gdzieś tam chłodny, gdzieś tam, ja nie wiem dlaczego czuję tą... Może to jest ta bergamotka, ale to jest taka inne podanie tej bergamotki. Jednak gdzieś ona jest taka tańcząca z tym miodem. Tam ten miód jest wyraźny i gdzieś mi to przypomina taką miętową nutę, a później może ta mimo zasiedlenia. Bardzo fajne, słuchajcie, to ja bardzo lubię podanie właśnie z Zary tych buteleczek, bo one są przepiękne i tak jak mówię, tutaj przyjdzie jeszcze coś i Wam pokażę. A ja w ogóle czytałam sobie ostatnio serię takich artykułów o Zary duplikatach, właśnie takich jakby granie tutaj z tymi konwenansami rynku, czyli takimi, że no, są zapachy takie kultowe i właśnie wszystkie, czy Primark, czy właśnie Zara, czy inne takie bardzo popularne sieciówki idą w kierunku perfum, wypuszczają i one są dużo tańsze, przypominają zamienniki, czy nawet Chanel, czy Prada, czy nawet tutaj Terry Maglera. I jak to się nim przyjrzeć, bo one naprawdę są rozkupywane. Zara jest jakby tutaj na piedestale i rozpuszcza na scenę
cenowo. Ja bym powiedziała, że one może nie są aż bardzo takie tanie, bo czasem kosztują 20 parę funtów, a czasem właśnie 15, no ale fajne to są takie zamienniki, odpowiedniki i chciałabym też taki film zrobić w ogóle, bo mam kilka tutaj takich zapachów, które właśnie będę porównywać do takich zapachów bardzo drogich albo droższych, które są jakby zamiennikami. No ale to tyle o Zarze. No naprawdę bardzo ciekawy zapach, taki trochę dziwny, ale chciałam dzisiaj się przyjrzeć też i wiecie, że ja robiłam dużo filmików odnośnie dobrej pielęgnacji i dzisiaj chciałabym się przyjrzeć za takim zapachowym to jest krem pod oczy Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel Cream. Słuchajcie, wierzcie mi bądź nie, opakowanie wygląda identycznie, ale to jest zupełnie nowa formulation, nowa formuła, która miała być tutaj jakby bardziej odmłodzona, i po badaniach w naszych laboratoriach stwierdzono, że chcą jakby dodać pewne takie substancje, które będą walczyły z cieniami, które są wszędzie i po prostu wszystkie kobiety mają różnych kolorów, czy są brązowe, czy są granatowe, zielone itd. itp. Po prostu wszystkie kolory tęczy, a przy tym z opuchnięciami, bo to jest główna zmora, że jednak ta skóra się nie detoksyzuje, jednak gdzieś tam ten drenaż jest zły, no i te cienie są jakie są. Ale głównie właśnie w laboratorium, tak samo w Advanced Night Repair nowym serum do twarzy, który ja robiłam, słuchajcie, review bardzo dawno temu, które cieszy się dużą popularnością, więc zachęcam Was, to jest film chyba z 2-3 lat, kiedy ta formulacja podczas COVID-a też się zmieniła, jest bardziej silikon, taki bardziej silky, czyli taki satynowy, tak samo jest ten krem. Ale już Wam szybko pokażę, bo ja miałam możliwość próbowania wcześniej, więc zobaczcie, ten krem jest bardziej taki żelowy, ale gdzieś jest tam ta kremowość, ale nie jest w ogóle sticky, czyli taki, że nam się przylepia, ja nie lubię, ale jest bardzo, bardzo taki silky, czyli satynowy, jedwabisty i szybko, pięknie się wchłania, jest świetny, jeżeli kombinujemy sobie sprawy z concealerem i chcemy właśnie tu pokryć. No ale ja już Wam powiem, tu jest też taki kompleks FR, który głównym takim celem też Estée Lauder jest zabezpieczenie skóry przed tym free radical, czyli przed promieniowaniem i przed uszkodzaniem właśnie kolagenu i całej naszej skóry tutaj przez właśnie to promieniowanie. Poza tym też używamy bardzo dużo komputerów. Ja jestem codziennie na telefonie, muszę milion raportów też zrobić, więc generalnie jest to takie blue light, które uderza w naszą skórę, które niestety uszkadza nasze włókna kolagenowe, no i po prostu uszkadza generalnie naszą tą produkcję kolagenu. Oczywiście jest też problem z kwasem hialuronowym, który naturalnie mamy w skórze, i on z czasem, kiedy niestety się starzejemy, jest go mniej, więc tu chcemy jakby przywrócić i zreperować tą skórę i taki jest ten krem. Ja Wam pokazałam konsystencję, ale słuchajcie, ja Wam jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że ja go właśnie próbowałam wcześniej, no i nie byłam za bardzo z niego przekonana, bo przecież kolejny raz jest Advanced Night Repair. Nie powinnam tego mówić, no ale tak jest. No ale powiem Wam, że kiedy byłam chora, kiedy byłam spuchnięta, bo tu miałam problemy ze zębem też, no te cienie się bardziej tu u mnie pokazały, no i miałam trochę podpuchnięte takie niezdrowe oczy, no i sobie właśnie używałam przynajmniej raz dziennie, on jest na dzień i na noc, mimo że ta linia jest na noc, ale ten kompleks jest tak wzmocniony, że możemy używać rano i wieczorem, żeby pomóc właśnie targetować wszystkie te cienie, opuchlizny, no i przede wszystkim te czarne, nieprzyjemne właśnie cienie. I słuchajcie, naprawdę on szybko zregenerował tą skórę, że ta skóra była taka reset, czyli od razu była taka mniej zmęczona, dużo nawilżenia, a przy tym też walczyła z tymi cieniami i z tym takim niezdrowym kolorytem tej skóry. Więc ja Wam go gorąco polecam. On jest na rynku dopiero 2 tygodnie. Ja sobie tak zbieram feedback od klientek, oczywiście tutaj Wam przedstawiam mój feedback, no on się cieszy dużą popularnością, w ogóle fajne będą promocje też na niego i słuchajcie, mimo że trochę poszła cena w górę, to gorąco Was zachęcam do zapoznania się właśnie z tym nowym cacuszkiem, jeżeli szukacie czegoś właśnie na cienie, też takie anti-wrinkle troszkę, bo też z odwodnienia mamy pierwsze zmarszczki, ale przede wszystkim, kiedy chcecie walczyć właśnie z wszystkimi rodzajami cieni, zasinięć i z takim drenietnieciem,
ciekawym drenażem wokół skóry, to Wam zachęcam gorąco. Dzisiejszy odcinek był taki troszeczkę łamany, tutaj trochę zapachów, ale pięknie pachnie ta Exotic Mimosa. I troszeczkę właśnie tutaj z oczami powiązanymi. Mam nadzieję, że świetnie się bawiłyście, że miło Wam było zobaczyć to review i oczywiście tu Was kazami zaszczepiłam jakiś nowy zapach. Serdecznie Was zapraszam oczywiście do szerowania, do też tutaj lajkowania, szerowania i subskrybowania mojego kanału. Jesteście ze mną niektóre. Naprawdę w każdym odcinku dziękuję Wam ślicznie, bo to dzięki Wam jeszcze mi się chce prowadzić ten kanał. Jakbym chciała naprawdę go jakby tutaj bardziej zorganizować i żeby rósł w siłę, bo o to chodzi przecież, żeby Was było więcej, także zachęcam Was, tych nieśmiałych jeszcze, do kliknięcia, do szerowania, czy nawet gdzieś tam polecania mojego kanału. I do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.